Cześć, witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku z serii Far Cry 6, ale dzisiaj już widzimy się bezpośrednio przy kolejnym zadaniu. Jest to kolejna nasza wyprawa po skarb, a zatytułowana ona jest Najprawdziwsza Jaranka. Zobaczymy co nas tu czeka, udamy się zatem do środka. Okej, czyli to zgadywanka znowu, którędy byśmy mogli się udać. Coś mi mówi, że to będzie z dołu. Tam widzę szyb jeden. Tak mi się wydaje, że to może być tędy droga do środka. No kurczę, latareczka nam się zapaliła automatycznie. No ciekawie to wygląda. Tak, tak. To jest tutaj, drodzy mili. Już jesteśmy w strefie poszukiwań. Szukajmy tego, co nam potrzebne. A wy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, dawajcie znać w komentarzach i wpisujcie skarb. Zobaczymy, ile uda nam się zdobyć komentarzy. Mam nadzieję, że będzie ich spora ilość. Muszę włączyć światło. No, by się przydało. Dani, nie da się tego ukryć. Binga. That manager wasn't fucking around. A ja nie wiem, co ty wiesz o tej kierownicy jeszcze, bo ja zbyt wiele nie wiem w tej chwili o niej. O kurde, jakiś pomniczek dla El Presidente. Dobra, tędy, tędy. Może tutaj się udamy w tym momencie. Czy mi się wydawało, czy światło przygasło na chwilę w latarce? Nie wiem, by można było urozmaicić tą grę. Okej, będziemy mieli do czynienia z jakimiś falami elektromagnetycznymi, a ja wracając do wątku, że tą grę wydaje mi się, że można by było urozmaicić, jak na przykład dodanie baterii do latarki. Okej, to jest nasze główne wyjście. Tędy powinniśmy wyjść właściwie, ale my nie kończąc zadania nie chcemy... O, co to widzicie, drodzy widzowie, co to za glitch? No nie, nie wierzę. Czy wam się też takie coś przytrafia w tej grze? O, uspokoiło się jakby. Dobra, możemy udać. Kurczę, zjadłem wybuchową pastę jajeczną. There's a notice. No nie widać tu nic takiego specjalnego. Prezydente. Kurczę, no nie wiem co zrobić tu kompletnie. Ona coś mówiła, co prawda. Okej. Okej, tu mamy wyłącznik, kurczę, ja znowu przeoczyłem. Pipes are blocked. Yes, that's what happens when you fire everyone. Okej, rury są zatkane. No dobra, 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 które rury? Powinniśmy tu sobie zaczerpnąć powietrza. Ja zbiorę to, żeby mnie to nie rozpraszało, a tak się rozejrzę. Okej. Dani, spokojnie, wypływamy. Zaczerpnąć świeżego powietrza, ale czy w tej wodzie?
ewidentnie widziałem tu zielone światełko. Ono się odbija, co prawda. Czy też strasznie na krótko nam starcza tego powietrza. Znaczy my nie możemy sobie arsenał czegoś dobrać, co będziemy mogli. Wolniejsze wykrywanie przez kamery. Ochrona oczu przed trucizną. To nas nie interesuje. Ale też trzeba przyznać, mało tych strojów mamy zdobyte. Spodnie tylko jedne. Nie wiem, gdzie je można, czy trzeba kupować. A tutaj jeszcze w dół. Dobra, nie. Czyli ten plan nas zawiódł. Strzelanie powinno pomóc. No ale my pod wodą nie możemy strzelać. To też jest ciekawe. A z nad wody? Tu by wyglądało jakby... I teraz my się nie przedostaniemy, drodzy mili. Dobra, jak uda się nam spuścić tą wodę, powinno być elegancko. W tą rurę coś mi mówi. Dobra. Straciłem się, zgubiłem się, drodzy mili. No nie wiem, co mam teraz zrobić. Gdzie ta drabina jest? No nie tutaj zdecydowanie. No... Tak daleko, serio? O kurde. A, nie możemy go ściągnąć. To nie to? Może coś zdecydowanie go bardziej potrzebujemy? To chyba nie te rury. Bym nie chciał tracić tej broni. Kurczę, nie wiedziałem, że te można zniszczyć. That worked. Can't be the only one. Okej, okay, czyli tutaj nie dużą broń, a po prostu celność się liczy. Okej, okay, przynajmniej wiemy, jakiego rodzaju rur musimy szukać. Ile nam jeszcze zostało? 4, tak? Były, czyli 3. Co chwilę coś mi oznacza, tak naprawdę. Nie ta. Nie ta. Tych skrzyneczek też nie. W ten sposób ja zaraz stracę, drodzy mili, całą amunicję. Kurczę, ale szczerze powiem wam, no nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Tam jeszcze możemy przejść, wygląda. Okej. Okay. Dobra. Czyli co, gniazda tu porobili? Jakieś ptactwo się zalęgło. Raczej to teren dla szczurów niż dla ptactwa. Dobra, to z pewnością będzie tutaj. No wyskakuj, Dani.
To my się nie możemy tego chwycić? Serio? Wspnij się. Może po tej rurce się przebiec. A nie, tu. Okej. Teraz gdzie? Tam chyba. No to jest teren jedyny na powierzchni, tak? O, jest, już widzę, a wy widzicie? Dobra, tutaj możemy zebrać złom, tak? Metal właściwie. Co to za odgłosy? Tej skrzyni już nie rozwalimy. A mieliśmy włączyć prąd. Ło. That was the last one. Let's see if we can get power. Shit. Bad way to die. Okej, i co teraz będziemy mogli zasilanie włączyć tam u góry? Wygląda na to, że tak. Czyli musimy się cofnąć, no nic nie zrobimy. Mhm. Świetnie. A, dobra, już myślałem, że nie da się wrócić. Okej, tylko ku górze. Ku górze, moi mili. Im wyżej, tym lepiej. Dobra. To jest chyba jakaś elektrownia tak naprawdę, atomowa czy coś w tym rodzaju. Teraz z której strony? Tam chyba był ten punkt kontrolny, cała sterownia elektrowni. Okej. What's in that office? Jeszcze samolot jakiś lata nad nami. Office. Biuro, jasne. Notatka wielkimi literami. Koń. Dobra, nie mają prawa wchodzić. No i co z tego? Co mi teraz zrobisz? Czy chcę pierw to peso wziąć? Teraz czytajmy notatkę. Oficjalne zawiadomienie. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co. Codzienna ścieżka prawdziwych jaran. Okej, i mamy tu nasz prezent. Jak obstawiacie? Będzie to nowa broń? Myślę, że tak. Strzelba. Sobie ogarniemy jeszcze w tym odcinku. Zobaczymy, jakie są statystyki tej strzelby. Jest karabin wyborowy. Okej, to nam z pewnością sprzyda się. Gdzie tą strzelbę dodano? No, całkiem zacna. Pytanie, czy do niej możemy z niej korzystać? Kurde, już z tłumikiem. To ta jest. Aha, mniejsza, o to drodzy mili. Ale myślę, że po prostu w tym miejscu zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Zdobyliśmy, wykonaliśmy cel, odkryliśmy kolejną skrytkę. Jeżeli wam się podobało, to tak jak mówię, zostawiajcie w komentarzach skarb. Będziemy na to reagować. Dziękuję, cześć, do zobaczenia.